Zapraszam panią do głosowania na Macieja Rataja. Tak, słyszałam o tym pośle. Uważam, iż jego plan polityczny jest idealny. Dzień dobry. Panią również zapraszam do głosowania na Macieja Rataja. Dziękuję. Moim zdaniem pan Maciej jest idealnym kandydatem. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Mam do pani pytanie. Kto jest pańskim faworytem w debacie? Przepraszam, ale jestem jeszcze niezdecydowana co do mojego wyboru. Dobrze, dziękuję pani bardzo. O, dzień dobry. Może pani mi odpowie na pytanie, kto jest pańskim faworytem? Przepraszam, ale jeszcze nie wiem. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Skoro jesteśmy już po kampanii, chciałam spytać, kto jest państwa faworytem? No oczywiście, że Maciej Rataj. Podzielam zdanie pani obok. Dlaczego? Uważam, że reformy, które wprowadzi, będą idealne do obecnego stanu Polski. Mi bardzo się podobała jego kampania wyborcza. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Witam panią. Proszę zająć miejsce. Tutaj również pani ma kartę do głosowania oraz ulotkę zachęcającą do głosowania na pana Macieja Rataja.